Szanowni Państwo, pan premier przed chwilą ogłosił datę wyborów samorządowych. Postanowiłem ubiegać się o urząd prezydenta Warszawy. Każda polityka zaczyna się od idei, a te idee przekuwane są w program. Mam jedno i drugie, zarówno ideę, jak i program. Warszawy dobrej do życia, nowoczesnej, pamiętającej i dumnej ze swojej historii i jednocześnie dumnej z tego, co udało się już zrobić i też świadomej wyzwań, jakie stoją przed nami. Jakie to wyzwania? To jeszcze nowocześniejszy i sprawniejszy transport publiczny, bezpieczeństwo obywateli, edukacja na europejskim poziomie, pomoc dla tych wszystkich, którzy naprawdę jej potrzebują. Warszawa to miasto ludzi aktywnych i pracowitych. Ludzi, którzy się tu urodzili i ludzi, którzy do Warszawy przyjechali w nadziei na poszukiwanie spełnienia swoich marzeń. Chcę, by Warszawa była miastem tolerancyjnym, otwartym na każdego, niezależnie od jego narodowości, koloru skóry, wyznania czy orientacji seksualnej. Moje doświadczenie menedżera, pierwszego wiceprezydenta, który przez 10 lat odpowiadał za najważniejsze dziedziny życia, takie jak inwestycje, Euro 2012, rozwój Warszawy, uprawnia mnie do stwierdzenia, że Warszawa potrzebuje dynamicznego, niezależnego prezydenta. Dlatego, szanowni Państwo, rozpoczynam akcję Warszawa. Wasza Warszawa.